Ale zimno. No. Strasznie zimno. Dzień dobry. Hej. Byliśmy ostatnio na wycieczce, jak wiecie, pod Babią Górą, znaczy w Zawoi, przy Słop i oglądaliśmy Babią Górę. No i uświadomiliśmy sobie, że w naszych żyłach płynie van life'owa krew, dlatego też przygotowujemy samochód do wyjazdu i ruszamy w trasę, bo... Korzystamy z okazji, że jesteśmy jeszcze w suchej, mamy tutaj prąd, dostaliśmy super ostatnio kosmetyki do auta, także korzystając z tego, że zbliża się wiosna, nowy czas, czas odświeżyć auto, ale najpierw czołóweczka. Parę miesięcy temu wybrałam się na samotną wycieczkę naszym vanem i pod koniec odcinka obiecałam, że kiedyś nauczę się zmieniać koło. I dzisiaj właśnie nadszedł ten dzień, zaraz wymienię koło, ponieważ dalej mamy jeszcze zapasowe tam włożone, ale mamy już naprawione nasze stare koło, okazało się, że wentyl po prostu był nieszczelny, więc wulkanizator nam to naprawił i dzisiaj nauczę się je wymieniać. Mam lekkiego cykora i zastanawiam się, czy będzie z tego komedia czy dramat, zaraz zobaczymy. Koło jest tutaj, ponieważ nie chowaliśmy go pod spód, tylko no, wrzuciliśmy tutaj do środka. Także pierwszy test, czy ja to w ogóle uniosę. Nie. Nie chcę tego unosić. Oczywiście cały proces wymiany opony będzie tutaj pod moim czujnym okiem, także tutaj Kasia sama tego nie robi. Ja będę nadzorował i nawet jej przygotuję lewarek. Lewarek jest tutaj. Jako że jedziemy na wycieczkę, to przydałoby się rozgrzać lodówkę, czy no schłodzić lodówkę, więc do tego celu producent zaleca, żeby podłączyć do prądu 220-230 normalnie na jedną dobę lodówkę, wtedy ona się schłodzi i później już będzie można ją tam, prawda, na 12 V przełączyć albo na gaz. Także teraz podłączam naszego vana do prądu i tyle. Już się czegoś nowego nauczyłam, są różne rozmiary. 19, 9. I co, teraz muszę nałożyć to? No. Nasza serbska rura. Nie, albańska. Z królową Albanii. Idzie. To już wiem, trzeba poluzować wszystkie śruby, zanim się podniesie auto na lewarku. Bardzo ważne jest, żeby tutaj zawsze zakręcić tą śrubkę, no. I sprawdzić, czy lewarek się podnosi i nie opada. I później, żeby go opuścić, to wystarczy odkręcić tą śrubkę i on opadnie. Psiu. To musi być zawsze mocno dokręcone, bo inaczej ci samochód podniesie się i będzie spadał. No, nie będzie się w ogóle podnosił. No, a teraz to trzeba wpasować w tam takie jedno miejsce. Tutaj idealnie. Tu. Ono musi tutaj, na tą śrubę. I on niestety nie podniesie cały. Śmiało, ładuj. Masz tutaj tą rurkę. A sprawdzone to już jest? Czy to jest zakręcone? No. Boję się. Mamy tutaj w domu taki profesjonalny podnośnik do samochodów, ale Kasia chciała się nauczyć na takim sprzęcie, jaki mamy w podróży, więc na takim malutkim lewarku teraz to podnosi. Wykręć sobie najpierw wszystkie śruby, no. A potem wykręcaj. Niestety ten nasz lewarek jest bardzo, bardzo malutki, niewysoki, a my jesteśmy na takim delikatnym spadku, więc ta przestrzeń między oponą a ziemią po podniesieniu jest niewielka. I stwierdziliśmy, że na wszelki wypadek zamienimy lewarek, bo tutaj mamy taki porządny, więc je zamienimy, żeby łatwiej było mi zmieniać to koło. Ale już wiem, jak go używać, także pierwsza lekcja odhaczona. Nie wiem, no nie ściągałam. No chyba, przelep. O! I te nasze klocki, te nasze tarcze. Jeszcze mamy sporo. Dobra, zakładamy. Teraz to trzeba trafić. No. Jest taka wypustka, nie? Gdzie? To kółko takie duże, taka dziura na samym środku tego talii, no. Aha. Jest taki bolec. Bolec? Wystaje takie gówno? No. No. No to nałóż na to, a potem sobie okręcisz te śruby. Nie, tego nie robiłam. Ciężkie to jest.
Jezu, ja taką wanilę niosę. Nie, się, że jesteś twardy. Nie wkładaj tam rąk. A mogę tak spróbować? No. O, mamy to. Okręć sobie teraz. I wstać śrubę jedną, zakręć. No, dobra, śruba, śruby, śruby, śruby. No spadło! Nie przejmuj się to! Jak już złapałeś śrubę, to dokręcisz ją. Nie poddawaj się, zostaw tą śrubkę, dopasuj. Do góry, Kaśka! To nie jest łatwe! Nie widzę, chcę spaść. Faza końcowa, czyli dokręcanie śrub. Haha! Ale jestem z siebie dumna. Strasznie się tego bałam. Bałam się, że to auto na mnie spadnie. Będą jaja, jak zgubimy to koło po drodze. A może nie. Może idzie dobrze. Łukasz jeszcze sprawdzi. Bardzo ładnie. Zdany egzamin na piątkę z plusem. Jesteś dumny? Z ciebie? No. Bardzo. Teraz już nic nie będę musiał robić. Po prostu złapiemy gumę. Kasia, ja idę zrobić kawę, a ty pod auto. Ja będę płakał. Czemu? Nie, aha, bo ja zawsze się dramatyzuję i ten. Co ty? To teraz do sprzątania. Zaczynamy. Patrzcie, co tu się dzieje. Patrzcie, jak to wygląda dzisiaj. Wszystko jest wywalone z półek. Materace są pościągane tam, bo piorę obicia. Koce też są w praniu. No i podłoga jest prawie szara. Pamiętacie? W Serbii kupiliśmy ten klucz, który się przekręcił. W Albanii, żeby móc odkręcić koło, kupiliśmy taką rurę i z nią jeździliśmy, ale to jest po prostu nonsens. Znaczy, to jest taka sytuacja awaryjna, natomiast najlepiej kupić po prostu porządny klucz, więc ja się pożyczyłem teraz od mojego brata i dokręcam takim kluczem to koło, bo tamten klucz z Serbii się już totalnie przekręcił, więc działa. Kupcie sobie coś takiego. Ale to jest piękne, w ogóle to wygląda super. No. Musimy sobie sami tacy kupić. No, musimy kupić takie coś. Okej. Okay. Cacy. Robota zrobiona. Teraz tak to po prostu położyć? Nie. Tam trzeba to włożyć do środka. Pod spód? Jakiś czas temu dostaliśmy taką blachę, tablicę od Busem przez świat i zawisło na drzwiach, a niedawno dostaliśmy jeszcze drugą od naszego widza. Także właśnie ją przymocowuję za pomocą takich magnesów. Już wisi. A tu jest ta od busików. Dzięki. Dzięki wam wszystkim. Łukaszek zabiera się za sprzątanie. Wosk w sprayu dostaliśmy, dressing do wnętrza. Będziesz najpierw z zewnątrz mył? Nie, nie, na samym końcu będę mył z zewnątrz, jak już zrobimy środek, bo chcę wyjść na dach i chcę wymyć cały dach, no i cały zewnątrz, a potem pojadę na myjnię, żeby go tak do kerszerem tak dobrze wypłukać. Dobra, ja idę do środka. Fajnie tak sobie posprzątać, takie będzie, wiecie, czyste, wiecie, no ja uwielbiam sprzątać. Coś jest ze mną nie tak chyba. No nic, wracam do roboty. Naklejki z Portugalii. Ha! Ja nie wiedziałam, że mamy. I nasze naklejki. Każdy, kto coś zamówi w naszym sklepie, dostanie jedną gratis. Sprzątane. Ostatni raz zamiatałem tutaj w Portugalii. Kto z was pamięta, w którym odcinku? Niech napisze w komentarzu. Pięknie. Zanim kupimy sobie nowy klucz, to jeszcze będziemy wozić naszą starą rurkę albańską, bo nigdy nie wiadomo, gdzie i w którym momencie złapiemy kolejną gumę. Więc ją zamontowałem tutaj.
okna i od razu wam powiem, że te okna są z Polski, bo wiele osób się pyta, skąd mamy takie okna z możliwością otwarcia, więc pod spodem wam zostawię link, to jest DemaPro się nazywa firma i oni robią takie okna na zamówienie, bo już kiedyś o tym mówiliśmy, ale cały czas piszecie w komentarzach, więc zostawiam pod spodem link do strony tej firmy DemaPro. Ładnie? Pięknie. Tacy. Właśnie mam podłogę, jest już czyściutka, lśniąca i oddaję teraz pałeczkę. Tu pokaż, jaki masz czyściutko, lśniąco. Tak wygląda. Wysprzątany van. Zewnętrzna część. Oddaję teraz Łukaszowi kamerę i sprzątanie. Łukasz będzie mu z zewnątrz, ja idę jeszcze wylać to coś. No i będzie gotowe. A potem będziemy ćwiczyć. O, będzie Joszka. Joszka. Joszko Broda. Taka z kiełbaską. Co to jest Joszka z kiełbasą? Tak się siedzi i się podnosi się i je. Kładzie się, podnosi się i się. Aha. O, tak daleko idziesz? Na dach. Uuu, to chowa. Z Hiszpanii i z Portugalii. Ciekawostka. Jak jeździliśmy 80 na godzinę dawno temu, to nie było ani jednego zabitego komara, ani muchy. Jak tylko podwyższyliśmy do 90-100, to jest po prostu masakra, rzeź. Już przy 90 jest dużo, dużo, no 10 razy więcej przynajmniej komarów niż przy 80 na godzinie. Do pełni szczęścia brakuje jeszcze troszeczkę wosku, ale już go nie będę nakładał ręcznie. Jadę na myjnię samoobsługową i tam sobie spryskam ładnie samochód, żeby lśnił, był piękny i gotowy na weekend. A muszę wam zdradzić, że dzisiaj, czyli sobota, 9 maja, kiedy to oglądacie, jest nasza 5. rocznica ślubu. Dokładnie 5 lat temu, też w sobotę, 9 maja, wzięliśmy z Kasią ślub w Tyńcu. Także dzisiaj będziemy świętować. Sprzątanie już zakończone, o czym świadczy zmiana ciuchów. Nam, mnie właściwie zostało jeszcze tylko oblec materace. My idziemy odpoczywać, zasłużony odpoczynek i jutro się pakujemy, jedziemy, a wy razem z nami. Dzisiaj rano byłem, w ogóle zobaczcie, jaką mam fajną maskę. No ostatnio zapieprzyliście, że nie mieliśmy maski, więc ja skupiłem sobie. Dzisiaj rano byłem wymienić olej w samochodzie, więc są wymienione na nowe filtry i olej. A teraz jedziemy do paczkomatu odebrać uszczelkę do drzwi, żeby nie wchodziło nam zimno przez te duże drzwi. A prosto po paczkomacie jedziemy do Ikei, jak Polacy wszyscy teraz jeżdżą do Ikei, ponieważ postanowiliśmy sobie fundnąć z okazji 5. rocznicy ślubu nowy materac, więc dzisiaj przy popołudnie spędzimy w Ikei na zakup. Nie wiem, czy wiecie, ale jak się ma aplikację impostu, to podobno można otworzyć paczkę nie dotykając tego. Gotowy? Otwórz skrzynkę. Patrz, otworzyła się normalnie. Ale jaja. Ale jaja. Normalnie super sprawa. Dobra. Mamy uszczelkę. Jak jeszcze nie zamówiliście naszej książki, to można zamówić i można ją też odebrać w paczkomacie Impost bezpiecznie, bez dotykania, tylko dotykając swój telefon. Także wysyłamy was na sklep podróżowanie.pl. Tam czekają na was kubeczki, książka, magnesy i inne gadżety. Także wchodźcie i zamawiajcie i paczkujcie do paczkomatów. Można zostawić kampera, jakby ktoś kiedyś jechał, tu co można na dziko przespać się. Zaraz obok zamku.
jesteśmy już pod Ikeą, zaparkowaliśmy samochód, nie zabieramy tym razem kamery, bo już kiedyś byliście z nami w Ikei, także jeśli chcielibyście to zobaczyć, to w opisie będzie link do tego filmu. I teraz szybkie zakupy i zaraz wracamy. Szybka akcja, weszliśmy i od razu przy wejściu jest stoisko z sofami. Zapłaciliśmy i możemy ją odebrać. Możemy odebrać ten materac za 20 minut z magazynu. Ale jeszcze idziemy po pościel, bo Kasia już, jak widzicie, już sobie znalazła jedną szafę, poduszkę, a teraz jeszcze idzie po pościel. Szedłem do łazienki, żeby zrobić update. Mamy pościel wybraną. Nie była to łatwa decyzja, ale się udało. Kasia jeszcze jakiś chodniczek tam szuka. Za mną jest wanna. Chętnie bym do niej wskoczył i spadamy. Trochę pochwaliłem dzień przed zachodem słońca. Przyszliśmy na magazyn odebrać nasz materac i jest ogromna kolejka. Tam ludzie stoją. Podchodzi się i mówi się numer zamówienia, mimo że w systemie go mają. I już godzinę czekamy. W sumie od godziny od zakupu minęło, a jeszcze nie mamy materaca. Materac zapakowany. Nie będziemy wam teraz tego pokazywać, może pokażemy wam w następnym vlogu. A następny vlog będzie zdecydowanie piękniejszy, ponieważ będzie wzbogacono piękne widoki z... No z takiej doliny. Ciekawostka, zobaczycie. Nawet ja nie wiem, gdzie jedziemy. Kasia wybrała miejscówkę na celebrowanie naszej rocznicy, piątej, więc... No, może będzie się działo. Może pokazujemy jakieś stare zdjęcia. Zobaczymy, co się będzie działo. Dobra. No, zabierzemy was ze sobą. Do zobaczenia w kolejnym odcinku vloga. Pamiętajcie o subskrypcji.